Aktualnie widzimy coraz więcej chińskich firm, które przyjeżdżają do Polski, by inwestować. Dobra wiadomość jest taka, że mówimy nie tylko o dużych państwowych firmach w Chinach, ale także o mniejszych firmach produkcyjnych. Coraz częściej wybierają Polskę jako swoją bazę na Europę Środkowo-Wschodnią. Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla chińskich firm i osób prywatnych, zarówno ze względu na strategiczną lokalizację, ale także ze względu na niskie koszty utrzymania w porównaniu do innych części Europy. Dodatkowo Polacy są bardzo wysoko wykwalifikowani. Te wszystkie czynniki sprawiają, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjna i przyciąga większe ilości chińskich inwestycji i firm. Relacje pomiędzy przedsiębiorstwami w Polsce a Chinami mają już, można powiedzieć, kilkudziesięcioletnią tradycję, aczkolwiek te najnowsze, przez ostatnie 20 kilka lat, są oparte już trochę o inne zasady. Chiny są jednym z większych dostawców różnego rodzaju dóbr powszechnego użytku, które w Polsce występują, dlatego ten import jest tym głównym kierunkiem handlu zagranicznego. Jest bardzo duża różnica pomiędzy polskim importem z Chin, a polskim eksportem z Chin na ten moment. Mamy przyrosty na poziomie kilkunastu procent w imporcie, ale na przykład eksport, którego skala jest obecnie około 3,5 miliarda dolarów, urósł przez ostatnie kilka lat ponad 50%.